Zazwyczaj, jak chrzcimy, to usługa słowem, kazanie, no jest na temat. Tym razem też tak będzie, ale myślę, że to będzie zupełnie inne nauczanie. Słowo chrzest w oryginalnym dla Nowego Testamentu języku greckim występuje pod dwoma postaciami. Albo czytamy bapto, albo czytamy baptizo. I okazuje się, że te dwa stwierdzenia znacznie różnią się od siebie. Bo bapto oznacza chwilowe, krótkotrwałe zanurzenie, natomiast baptizo oznacza zatopienie w czymś, nasiąknięcie, przesiąknięcie, nasycenie czymś. Oba słowa padają w literaturze z tamtej epoki, z tamtych czasów. Na przykład u greckiego poety, lekarza i gramatyka Nikandera, który żył na przełomie III i II wieku przed Chrystusem. Nikander w jednej ze swoich prac opisuje sposób przetwarzania owoców i warzyw i przy piklowaniu ogórków używa dokładnie tych dwóch słów: bapto i baptizo. Zaleca, aby ogórki dobrze się zakonserwowały, to najpierw trzeba je bapto we wrzącej wodzie, a następnie baptizo w odpowiednio przygotowanej zalewie. Najpierw trzeba było sparzyć ogórki we wrzątku, niektóre z nas powiedzą zblanszować, a następnie przenieść je do zalewy octowej i w niej na długo zatopić, zanurzyć w całości te ogórki, aby one, pozostając tam przez długi czas, nabyły trwale tych cech, które są w tej zalewie. Oba słowa więc, zobaczcie, odnoszą się do zanurzania. Zanurzania w płynie. Przy czym bapto opisuje chwilowe działanie w celu powierzchownej, na przykład dezynfekcji, sparzenia skórki tegoż ogórka, a baptizo oznacza długofalowe zatopienie w celu przeprowadzenia dogłębnego procesu przemiany jego wnętrza, co w zasadniczy sposób powinno być odczuwalne i w smaku, i w wyglądzie, i w różnych właściwościach tegoż ogórka. Według tego bapto miało być wykonywane w wodzie, natomiast baptizo w specjalnie przygotowanym środowisku, w specjalnie przygotowanym roztworze, którego celem miała być dogłębna przemiana wnętrza ogórka tak, aby w trwały sposób przyjął cechy środowiska, w którym jest zanurzony, w którym jest zatopiony. Oczekiwana zmiana jakościowa produktu oczywiście wymaga czasu. Czasu, ale też stałego zanurzenia we właściwym środowisku zalewy. Ogórek, który nie przejdzie pełnego procesu zakwaszenia, nie ma oczekiwanych cech. Jest niedorobiony,
i zwykle szybko się psuje. Podobnie przebywające we właściwej zalewie ogórki, ale wyjęte na dłuższy czas z tej zalewy, tracą swój smak i psują się. Tylko stale pozostawione w dobrej zalewie gwarantuje ogórkom właściwy smak, właściwe cechy, tak? Twardość, wygląd, taką soczystość. Ja nie chcę o ogórkach mówić. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest niesamowity obraz. I za chwilę do niego nawiążę. Ale jeszcze z literatury z tamtego okresu wspomnę, że słowa baptizo używano też w starożytnych opisach pracy foluszników. Wiecie, kto to tacki? Ci, którzy barwili tkaniny. Folusznicy musieli tkaninę poddać baptizo. Czyli na dłuższy czas zanurzyć ją i pozostawić tam w roztworze farbiarskim, aby ta przesiąkła kolorem na wskroś, żeby każda nitka zabarwiła się kolorem tego roztworu. I to się nazywało baptizo. Dobrze, idźmy do Bożego Słowa. Zostawmy literaturę. Ale wiecie, skąd mamy znać znaczenie słów, jeżeli nie przywołamy, jak ówcześni rozumieli to słowo, prawda? Dobrze jest zdać sobie sprawę, jak to funkcjonowało w obiegu. W Nowym Testamencie, tak jak już powiedziałem na wstępie, padają te dwa słowa. Bapto, czterokrotnie. I słowo baptizo, 81 razy. Odniosę się do tego za jakiś czas. A teraz otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to ostatni fragment tej Ewangelii, czyli 28 rozdział i będę czytał od 18 wiersza aż do końca. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak myślicie, które słowo tutaj pada? Baptizo. Nie bapto. Czyli nie chodzi tutaj jedynie o rytuał zanurzenia wierzącego w wodzie, ale o trwałe zanurzanie w imię Boże. A imię to wartość. Imię to jest cecha osoby. To jest charakter danej osoby. Pawle, zostałeś zanurzony. No właśnie, bapto w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale musisz się zanurzyć, baptizo, w to imię. Więc wezwaniem Jezusa, wiecie, to jest wielki nakaz misyjny.
Prawda? Tak mówimy o tym fragmencie. Jezus wysyła swoich apostołów na ten świat i przykazuje im coś. I zobaczcie, wezwaniem Jezusa dla nas wierzących jest, zobaczcie, zbliżać ludzi, jest zanurzać ludzi, zatapiać uczniów Jezusa Chrystusa w Jego prawdzie, w Jego nauce. Znamienne jest, nie wiem, czy żeście kiedyś to zauważyli, że w tym wierszu, to jest 19, najpierw mamy czynić uczniów Jezusa i jak zobaczymy, że oni już się stali uczniami, to ich dopiero ochrzcić. No właśnie, trochę to nielogiczne w ujęciu, że chodzi o rytualny chrzest przez zanurzenie w wodzie. Ale bardzo dobrze pasuje, gdy właściwie użyjemy słowa baptizo, które tutaj jest zastosowane, że jest to trwałe zanurzanie, trwałe nasączanie życia, wręcz zatapianie uczniów Jezusa w Jego cechach, w Jego charakterze, w charakterze Ojca, w charakterze Syna, w charakterze Ducha Świętego. To wtedy prowadzi do upodobnienia się do Jezusa. Cały sens wielkiego nakazu misyjnego odnosi się do czynienia uczniami Chrystusa przez nauczanie. Jak mają zachować słowo? Jak mają zachować naukę Chrystusa? I jak trwale zanurzać ludzi w objawiany w Słowie charakter Jezusa. A to Ojciec, jak czytamy w Ewangelii Jana, przyciąga do Syna. A Duch, to co robi, to potwierdza Syna. To objawia jeszcze mocniej Syna. Bo pragnieniem Pana jest, aby byli jak my. Łatwo jest zanurzać człowieka w wodzie. Dlatego wielu jest tych, którzy chcą to robić. Chcą chrzcić. Ale wiecie, zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest zanurzanie ludzi w Chrystusa. Ponieważ do tego, żeby to było efektywne, wymaga od głoszącego, wymaga od prowadzącego osobistego świadectwa życia w Słowie, życia według Słowa, osobistego świadectwa uświęcania się przez osobistą relację z Duchem Świętym, czyli Duchem uświęcającym życie. Wiecie, dla pierwszego Kościoła oczywistym i pierwszym, kluczowym nie było zanurzanie w wodzie, ale było zanurzanie w Chrystusa. Ile razy pada bapto w Nowym Testamencie? 4 razy. 4 razy. Kiedy informacyjnie Słowo mówi, że ktoś chrzcił. Natomiast wszędzie indziej, jak czytamy w polskim o chrzcie, to tam jest baptizo. Zanurzać, żeby nie wynurzył się, ale żeby pozostał, żeby nabrał cech, żeby nie był już taki sam, jak był przed chwilą, przedtem. To jest chrzest. To jest prawdziwy chrzest.
zanurzenie się w Chrystusa obejmuje swoim zakresem zanurzanie w Jego Słowie. Wiecie, Paweł apostoł miał wiele obrazów, ale jeden mi się bardzo podoba. To zresztą związany z wodą, bo on mówi o kąpieli wodnej, kąpieli przez Słowo. Kąpieli przez Słowo. To Słowo, które Bóg nam daje, ono ma nas kąpać. Ono ma nas czyścić. Ono ma nas przemieniać. Oczyszczać z tego wszystkiego, co w tym świecie przyczepia się. Jakkolwiek oddziałuje na nas. Dlatego dla ucznia Chrystusa uczeń Chrystusa musi zanurzać się w Słowie, w Jego Słowie. Każdy z nas, jeżeli ma różny czas, może ma czas takiego nieczytania Słowa, odczuwa ten czas. Odczuwa ten czas. Drodzy, bądźmy przy Słowie. Tak naprawdę ja chcę mówić o tym, żeby zaufać temu Słowu, bo to Słowo jest nie jakąś książką, nie jakimś zlepkiem zdań czy jakichś myśli nawet. To jest święte Słowo, które gdy tylko dotknie się Twojego serca, dotknie się Twojego życia, to ono od środka będzie chciało przemieniać Ciebie. Dlatego nie na miejscu jest żyć obok tego Słowa, żyć bez tego Słowa. Rozmiłuj się w tym Słowie, bo w tym Słowie jest dla Ciebie wszystko. Jest dla Ciebie życie, odżywienie się. Jest dla Ciebie pokarm i napój. Jest dla Ciebie poznanie, które przewyższa wszelkie Twoje doświadczenie, Twój rozum nawet. Będzie przychodzić do Ciebie poznanie głębi tego Słowa, kiedy Ty postanowisz w swoim sercu rozmiłować się w tym Słowie. Nie traktuj tego, że a ja już przeczytałem kiedyś informacyjnie, a komu to na co, po co? Co, żeby wiedzieć więcej? Drodzy, nie taką rolę ma pełnić Słowo. Słowo ma kąpać każdego dnia. Myjesz ręce codziennie? Wiele razy dziennie, no nie? No nóg nie zawsze się myje, ale powinniśmy myć nogi raz przynajmniej dziennie też. Ale drodzy, prawda jest taka, że kiedy pozwolisz temu Słowu obmywać się, to ono będzie z ciebie wydobywać to, co piękne. Będzie wkładać w ciebie to, co jest wieczne. To, co jest prawdziwie dobre, bo to twój Pan przygotował dla ciebie szczególną porcję. Tam jest podpisane Paweł, dla Pawełka mojego. I kto inny nie jest w stanie tego rozpakować. Bo to jest zaadresowane do Ani, do Iwonki, do Mirka, do każdego z nas z osobna. Bóg radzi sobie z takimi rzeczami. Dla nas organizacyjnie byłby to problem. Ale Bóg sobie radzi. A my odważmy się zanurzać się w Jego Słowo każdego dnia. Zanurzenie się w Chrystusa
obejmuje też swoim zakresem zanurzenie się w naturę Boga. To, kim jest i to, jakim On jest. Wiecie, bo jakżeśmy jeszcze byli w świecie, to nosiliśmy takie obrazy Boga, że wstyd nam dzisiaj pewnie o tym mówić. I to jest prawdą, że ilu ludzi jest, tyle obrazów Boga nosi. Dlatego tak ważnym jest, żeby coś zrobić z tym. Żeby nie zostać na tym etapie, że a mi się wydaje, a ja uważam tak. Nie. Bóg chce, żebyś prawdziwie zanurzał się w tym, kim On chce tobie się objawiać. Czynić najcudowniejsze rzeczy. Tak jak Paweł opowiadał o tych pierwszych doświadczeniach w swoim życiu z Bogiem. Jaki jest Bóg? Już kilka epitetów przywołał, jakim Bóg jest. A Bóg ma znacznie więcej. Bóg chce każdemu z nas objawić się, kim jest i jak działa. Bo nie chce nas zostawić w nieświadomości. A tak naprawdę chce wzbudzić w nas zachwyt. Chce doprowadzić twoje i moje serce do rozkoszowania się Nim. Do tego, żebyśmy uznali, że nie ma rzeczy ważniejszych, że nie ma osób ważniejszych od tego, żeby poznawać swojego Pana. Żeby z Nim spędzać czas. Zanurzanie się w Chrystusa obejmuje swoim zakresem też zanurzanie w Jego umysł. Wiecie, że Bóg ma myśl? Mówimy o woli Bożej. Nawet Jezus uczył swoich apostołów w modlitwie pańskiej, żeby zważyli na to, żeby to Boża wola się działa w ich życiu, a nie odwrotnie. No to znaczy Bóg ma zamysł. I tak bardzo chcę, żebyś tak ty, jak i ja poznali ten zamysł. Żebyśmy nie byli bierni w tym. Żebyśmy nie mówili, a i tak stanie się to, co Bóg chce. No fajna postawa. Nie, nie fajna. Zupełnie nie fajna. Bo Bóg chce ciebie zaprzęgnąć i uczynić ciebie swoim współpracownikiem. A jeżeli ty wyautujesz się i powiesz, i tak będzie się działa Boża wola, no masz rację. No w punkcie drugim, czyli poznałeś Jego naturę, że On i tak dokona swego, okej. Ale przepraszam, u mnie w punkcie trzecim, żeby wejść w Jego zamysł, to już cienko będzie. A On ciebie wzywa, wejdź w mój zamysł. Wejdź w moją wolę, bądź moim narzędziem w moich może rękach, w moich ustach, w moim działaniu, bo ono rozkłada się na całym świecie. Wejdziesz w to? Czy chcesz tego? Bóg oczekuje na współpracowników. Jezus, pamiętacie, patrzył na ten lud i mówi: wszystko jest gotowe do żniwa. Tylko czego brakuje? Robotników. On czeka na to, że wejdziesz w jego wolę.
i przestaniesz w końcu realizować te wszystkie swoje wole i modlić się, o Boże, błogosław mi, bo ja mam to w pracy i tamto i żeby mi się powiodło, tak Panie? Ty tego chcesz, prawda? No super. Można tak przez jakiś czas, oczywiście. Różne sytuacje w życiu naszym są. Bóg ma na to... Bóg wie o tym. Ale co, całe życie chcesz tak się bujać? Tylko wokół siebie i wokół swoich spraw i tak, żeby twoje tylko i twoje. Zanurz się. A zanurzyć się, to tam już nie wystaje nic ciebie. Zanurz się w Jego wolę. Przejmij się tym, z czym On do ciebie wychodzi, czego On od ciebie pragnie. Zgódź się z tą wolą. Zgódź się z myślą, żeby myśleć też po Bożemu. Wiecie, to jest najgorszy typ. Kiedy w kościele ludzie starają się funkcjonować, wierzący ludzie, starają się funkcjonować na zasadzie swojego myślenia. Nie można wtedy do żadnego konsensusu dojść. No bo twoje myślenie nie będzie myśleniem brata, siostry, innych. Oni będą mieli swoje myślenie. Jeżeli nie staną w Bożej woli, jeżeli nie dotrą do tego miejsca, gdzie to Bóg przemienia myśli. Przemienia myśli. Jest takie miejsce, jest taka głębokość w tym zanurzeniu, że już nie moje, nie liczy się moje. Wtedy jesteś w stanie na wszystko się zgodzić i za wszystkim stanąć w pełni swoich pasji i determinacji. Jest takie miejsce. Ale to tylko wtedy, gdy odważysz się zanurzać, czyli chrzcić w imię swojego Pana Jezusa Chrystusa. Zanurzenie się w Chrystusa obejmuje też swoim zakresem zanurzanie w Jego istotę. Co to jest? Jego istotą tutaj na ziemi, istota, czyli obecność, w Jego obecność, możesz powiedzieć. Jego obecność tutaj na ziemi to Duch Święty i Kościół. Bardzo się cieszę, że jest to dla was takie klarowne. Absolutnie. Te dwie osoby, dwie wartości dla Boga tutaj na ziemi są istotą. I to jest bardzo ważnym, żebyśmy się zanurzyli dokładnie w te dwie wartości. Osobę Ducha Świętego. I tu można by wygłosić pewnie z 10 kazań. Nie będę tego robił, ale zdajcie sobie sprawę z tego, że Duch Święty to jest Bóg, który został nam dany jako Emanuel. Czyli ten, który chce być z nami. Nie tylko wtedy, kiedy się modlisz, nie tylko wtedy, kiedy wielbisz Pana, kiedy czytasz Słowo, ale zawsze i wszędzie. On chce być z tobą. On tak naprawdę jest z tobą. Tylko czy ty jesteś z Nim? A drugie to Jego ciało na ziemi.
czyli lokalny zbór, lokalny kościół. To jest dla Jezusa wbrew pozorom bardzo istotny element Jego istoty, czyli Jego obecności tutaj na ziemi. My musimy zanurzyć się również w zbór. Jak to zrobić? No, tak jak robimy to. Na pewno. Na pewno używając Ducha Świętego. Ale też zanurzać się w to wszystko, co Bóg nam daje, bo kościołem lokalnym kto jest? My wszyscy. Z osobna i razem. Bardziej razem niż z osobna. Bo z osobna to każdemu Bóg dał coś, tak? Nie ma tutaj osoby, która nic nie ma od Pana. Wszyscy żeśmy dostali. I teraz tak ważnym jest, aby to prawdziwie rozmnożyć, pomnożyć. To tak jak otrzymałeś pewien talent, tak? I ten talent musisz obracać, żeby przyniósł zysk. Tego oczekuje prawdziwie Twój Pan. I środowisko do tego to zbór, to Kościół. Wiecie, bez Kościoła nie ma właściwego rozwoju. Kościół jest Bożym pragnieniem i Bożym instrumentem, Bożym narzędziem do tego, żeby prowadzić lud Boży, żeby objawiać się w nim ludowi Bożemu i całemu światu. Kościół jest dany po to, żeby w nim doprowadzić ludzi do wieczności. I tak reasumując, bez takiego zanurzania się w Chrystusa nie ma mowy o naśladowaniu Jezusa. Bez zrozumienia duchowego pojęcia zanurzania się w istotę Chrystusa nikt też nie jest w stanie zanurzyć się w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie. Otwórzmy na przykład Ewangelię Jana, 17 rozdział. W 17 rozdziale Ewangelii Jana jest ta znana modlitwa Pana Jezusa. No właśnie, o kogo? O Kościół. O Kościół. 17 rozdział Jana. I na samym początku, kiedy Jezus zwraca się do swojego Ojca, w trzecim wierszu możemy czytać takie słowa. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i poznali Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Życie wieczne, znaczy, objawia się tym, którzy dochodzą do stanu objawienia się, złączenia się, przesiąknięcia tym, co pańskie. To nie zanurzenie? Zanurzenie. To wtedy dopiero zaczyna objawiać się Boża perspektywa w naszym sercu, w naszych duchowych oczach. Wtedy zaczynamy widzieć w tej perspektywie wieczność. Że jesteśmy wieczni już.
Jest to mocne, im bardziej jesteś zanurzony, tym bardziej jesteś pewien swojej wieczności. Nikt ci tego nie jest w stanie wydrzeć. O tym też mówił Jezus, że nikt nie jest w stanie wydrzeć ich z ręki mojej. Amen? Amen. I to wszystko dzieje się nie przez bapto, tylko przez baptizo. Warunkiem spędzenia wieczności z Bogiem jest więc zanurzenie się w Chrystusa, czyli po naszemu, jakby tłumaczyli mnie, to by powiedzieli w chrzest w Chrystusa. Tak. I nie polega to na wypowiedzeniu jakiegoś jednorazowego, nawet najpiękniejszego aktu swojej wiary, lecz na długotrwałym, a w tym długotrwającym, również dynamicznym i ciągle pogłębianym, takim ufnym poddaniu się woli Boga. Jest zatem wyrazem posłuszeństwa też, prawda? Posłuszeństwa Słowu, które przyniósł nam przez swoje objawienie Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Prawdziwe zanurzenie w Chrystusie i w Jego sprawiedliwość zawsze rodzi duchowy owoc, który jest widoczny. Wiecie, co nim jest? Boże Słowo jest pełne tego. Miłość. Ale jaka miłość? Miłość agape. Amen, Mirek. Miłość agape. Ktoś napisał, że jest to ofiarna postawa miłości. Bo wiecie, w agape nie chodzi o jakieś emocje. O, ja tak kocham, ojejku. Emocjami? Niewiele zdziałasz. Szczególna życiowa postawa. Miłość to jest owoc miłości, on się rodzi w posłuszeństwie Chrystusowi, w podobieństwie do Jego charakteru. Tak miłujesz, albo tak Go miłujesz, że chcesz być jak On. Tak Go postanawiasz miłować, że chcesz być jak On. Bo ten, który idzie za Jezusem, będzie się zmieniał, prawda? Musi się zmieniać. Jeżeli nie zamierza się zmieniać, to przestaje iść za Jezusem, bo Jezus akurat idzie. Wiecie, że Jezus idzie? I ucieknie temu, kto postanawia się wylegiwać, lenić, albo po prostu nie chce mu się dalej iść. Po to przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego. Ducha uświęcania nas. Bo tak powinniśmy go rozumieć, aby poddając się Jemu, nasze życie mogło nieustannie się przemieniać, czynić podobnym temu, jaki wzór mamy w Nim, w Jezusie. Otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii według świętego Mateusza, 7 rozdział. Jest to fragment kazania na górze.
Ja przeczytam to. Z parafrazy. Od 15 wiersza do 20. Siódmy rozdział Mateusza, od 15 do 20. Posłuchajcie. Ale śledźcie tekst, który macie przed sobą. Wystrzegajcie się zatem fałszywych proroków, którzy będą was zwodzić, głosząc szerokie wejście do Królestwa Bożego. Tacy, gdy się pojawią, będą udawać moje owce, lecz w środku są drapieżnymi wilkami. Jednak z łatwością ich rozpoznacie, gdy tylko przyjrzycie się owocom ich postępowania. Nie zbiera się bowiem winogron z cierni, ani fig z ostów. Każde drzewo rodzi owoc stosowny do siebie. Dobre rodzi dobry owoc, a zepsute i skażone rodzi skażony owoc. Szlachetne drzewo nie rodzi złego owocu, a to zepsute nie rodzi dobrego. Wiedzcie jednak, że każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone do ognia. Pamiętajcie zatem, po owocu poznacie ich. Taki obraz Jezus daje. Życie jako drzewo. Po czym poznacie życie? Człowieka? Przepraszam, drzewo? Po owocu. Po owocu, który rodzi moje i twoje serce. I nie ma tutaj żadnej drogi na skróty. To nie wiedza, to nie przeżyte ceremonie, to nie zajmowane stanowiska, to nie wymyślane czy pełnione służby, to nie ludzka przebiegłość, to nie nawet ludzkie czy Boże, jak to nieraz mówią, predyspozycje, lecz duchowy owoc upodobnienia swojego życia do Chrystusa, wynikający z trwania w Chrystusie, to jest głębokości, na jaką odważyliśmy się zanurzyć w Nim. Niektórzy udają zanurzenie. Wchodzą do wody, zanurzają stopy, wchodzą głębiej, zanurzają swoje nawet kolana, wchodzą nawet głębiej, zanurzają pępek, wchodzą głębiej, zanurzają nawet potąć się. A potem nawet pływają, ale nigdy się nie zanurzyli. Nie było odwagi. A Chrystusowi tak bardzo zależy na tym, żeby Jego uczniowie byli zanurzeni, żeby nawet nitka nie była już taka sama, ale żeby wszystko przesiąkło Nim. Żebyś, przepraszam, pachniał Nim. To Paweł Apostoł też taki piękny obraz nam zostawił. Pachnieć Chrystusem. Żeby jak nawet ciebie dobędzie,
i tak będzie chciał, wow, dobry. Kiedyś wydobędzie cię. I mnie też. Niech tak będzie. Amen. Maranata. Tylko co wydobędzie? Czy pływający na powierzchni? Czy wydobędzie z zanurzenia? Pełnego zanurzenia w Chrystusie. Skąd chcesz być wydobyty? Jest babto. Żeśmy robili babto. Paweł, dobry początek. A teraz baptizo. I to baptizo do każdego z was i do siebie też mówię. Baptizo. Bo to zanurzenie, ono musi trwać do końca. Pan chce nas wydobyć smacznych. Chce się radować nami. On już się raduje. A zwłaszcza wtedy, kiedy naprawdę masz z siebie pociechę, oręż, współpracownika, swoje usta, swoje ręce. Raduje się. Prawdziwie. Rozwijajmy się w tym, co jest Bożą wolą. Ale pamiętajmy, żeby być w tym, co jest Jego. To jest sens. Cały sens chrześcijaństwa. Być blisko Niego. Będziesz wiedział, co robić. Będziesz poznasz swoje powołanie. Jeżeli jesteś zanurzony w Nim, nie ma opcji. Wiecie, problem mają ci, którzy weszli do kostek i oni już chcą wiedzieć, czy zostaną pastorami, czy będą prorokami. Ci mają problem potężny. A nawet jak słyszą w jakimś proroctwie dotyczącym swojej osoby, że Bóg nawet przeznaczył to dla nich, no to tu się robi dopiero problem. Nie ma odwagi, żeby głębiej, a już wiem, kim jestem. Straszne miejsce. Drodzy, Bóg ma czas na wszystko w naszym życiu. To nam się wydaje, że o Panie, ale ja już mam 57 lat. No bo tyle mam. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga zawsze jest czas. Droga siostro, drogi bracie. Jeżeli tylko odważysz się być w Jego, zanurzać się w Jego, w Niego. Nie ma mocy, żeby ciebie zatrzymać. Nie ma mocy jakiejkolwiek, żeby cokolwiek zatrzymało cię. Bo stoi za tobą ten, który jest autorem wszystkiego i ciebie jako twojego życia też. Więc nie ma mocy. Bądźmy odważni, bądźmy mężni. Wiara jest męstwem i odwagą, jest zaufaniem temu, który do nas przemówił. Wchodźmy głębiej, jest głębiej. Nie zadowalajmy się powierzchownością, bo Bóg nie chce nas znaleźć pływającymi na materacu. Bóg chce nas znaleźć zanurzonymi w tym wszystkim, co jest Jego i tym wszystkim, kim On jest.
Niech Jego poznanie będzie Twoją pasją. Twoją po prostu piękną rzeczą, którą chcesz czynić. Wiecie, że Bóg odpowiada na modlitwy? Ale nie na modlitwy egoistyczne, ale na modlitwy według Jego woli. A akurat ta, o której ja w tej chwili mówię, to jest pierwszorzędna Jego wola. Abyś był w Nim i w Jego, wszystkim Jego. Niech tak się dzieje, drodzy bracia, drogie siostry. Radujmy się dalej. Będziemy śpiewać pieśń, tak? Mamy tak w zwyczaju, że jak śpiewamy tą pieśń teraz ostatnią, to też zbieramy kolektę. Chcielibyśmy, żeby też uwielbić naszego Pana w takiej ufności, że wierzymy w to, że On jest naszym zaopatrzeniem, On jest naszym życiem, On jest wszystkim. Amen? Powstańmy.